Cześć, witajcie już w drugim odcinku gry Detroit Become Human. Jeżeli nie widzieliście pierwszego odcinka, to serdecznie zapraszam was, żebyście go obejrzeli. Naprawdę działo się bardzo dużo. Wiele zwrotów akcji, wiele ciekawych scen. Więc już dzisiaj pojawią się prawdopodobnie może jesteś 3, może 2 odcinki z tej gry. Ale dobrze, bez. Już zamykam się. Do najwyższej światowej klasy pomoc domowa. Gotuje 10 tysięcy różnych potraw. Chodź, Zoe, idziemy. 200 języków i dialektów. I pomaga dzieciom w lekcjach od podstawówki aż do uniwersytetu. Wow! Skarbie wygląda świetnie. Tego nam właśnie trzeba. To ile on właściwie kosztuje? W tej chwili mamy specjalną promocję na całą linię. $7999 z możliwością spłaty w 48 ratach. W cenę wliczona jest dosłownie każdy aspekt i część domu. Elewację, rury, ogród, elektrykę. Bierzemy. Gratuluję wyboru. Zapraszam więc za mną, złożymy zamówienie. Przepraszam, w jakiej cenie jest tamten? MP800 jest odrobinę droższy, ale ma wiele dodatkowych funkcji. Proszę za mną, pokażę. Odrobinę droższy i wiele funkcji. Gość działa mi na nerwy. No i jest. Nie było łatwo przywrócić go do stanu używalności. Naprawdę mocno czym się oberwał. Co mu się właściwie stało? Wpadł pod auto. Głupi wypadek. A, rozumiem. Tak czy siak, jest już całkiem na chodzie. Przeszedł tylko reset. Musieliśmy wymazać mu pamięć. To chyba nie problem. Nie ma sprawy. Okej. Okay. Nazwał go pan? Ja nie, córka. AX400. Zarejestruj imię. Kara. Mam na imię Kara. All right. W tym odcinku wspominałem, że jest to gra z 2018 roku, a naprawdę grafika bardzo robi wrażenie. Możemy zobaczyć, bardzo szczegółowość detali jest nawet bardzo wysokim poziomie. Bardzo mi się to podoba. Oczywiście też tam w tym odcinku wspominałem, że jeżeli chcielibyście więcej odcinków z tej serii, to zostawcie łapkę w górę albo napiszcie komentarz. Właśnie w tym czasie, jak nagrywam kolejny odcinek, właśnie ten, wrzuca się właśnie pierwszy, więc nagrywam jeden po drugim. Oczywiście napisane przez Davida Cage'a. Kto by się spodziewał? Widzimy tutaj, mamy prawdopodobnie kolejną postać, którą będziemy się wcielać. Iść do sklepu z farbami Belin. Ja pomogę. Hej,
musimy iść do sklepu z farbami cały czas. Stworzyliśmy androidy, by nam służyły. Ale sługi zaczynają nami władać. Nie jesteśmy w stanie żyć bez nich. Są w naszych domach, szkołach, fabrykach. Odbierają nam pracę. Pilnują naszych dzieci. I troszczą się o starców. Czemu tak na mnie patrzysz, demonie? Wiem, kim jesteś. Doskonale to widzę. Jesteś tym, z którego pomocą nadejdzie tu zło. To ty jesteś tym, który zniszczy Detroit. Okay. Nie możemy już nawet żyć bez tych niewolników, którzy spełniają każdą naszą zachciankę. Wolimy towarzystwo maszyn niewolników. To jest to kiedyś. O, jest, widzę. Sklep z farbami. Dzień dobry. Identyfikacja zakończona. Zamówienie numer 847-6399. Proszę potwierdzić płatność. Potwierdzam płatność. Transakcja zakończona. Do widzenia. Teraz idziemy do autobusu. Zastanawiam się, dlaczego mi tak strasznie klatkuje tutaj w tym miejscu właśnie. No cóż. Okej. To był szybki rozdział, ale widzę, że tu mamy trochę więcej pobocznych też wyborów. No cóż, nie widziałem tego wszystkiego. No dobrze. To kontynuujmy, bo trochę za krótki był ten rozdział. Wracamy do naszej kary.
Jedziemy. Nie było cię dwa tygodnie, więc jest bałagan. Sprzątasz dom, robisz pranie, gotujesz żarcie i zajmujesz się... Cholera, gdzie ona to kurwy nędzy polazła? Alice! Alice! A, tu jesteś. To jest Alice. Opiekuj się nią. Lekcje, kąpiel i tak dalej. Jasne? Tak, Todd. Możesz zacząć tu, a potem iść na górę. Okej, to skanujemy otoczenie, no i sprzątamy. Zamawiamy komponent. Załatwisz. Okej. Świetnie. Będzie on rytm. Meju, meju. Tam gdzie zwykle, wiesz gdzie. Meju, meju, meju. Co? O, świetnie mi się gra. Grałem w symulator mycia naczyń. Ale świetna zabawa. Szurbur, szurbur, szurbur. Kara! Tak, to? Przynieś mi zimne piwo! Już podaję. Co jest? Right. Bierzemy piwerko. No, okej. Włóż śmieci do kosza. Potem musimy wynieść śmieci. Bardzo sielankowy on tutaj. O, jakieś podatki czy inne wezwania do zapłaty. Gdzie idę? Dobra, idziemy. Bardzo sielankowy początek gry. Podoba mi się. Okej, wróćmy do domu. Prawdopodobnie teraz będziemy szli na górę. Co jest kurwa? Na dole już wszystko zrobione. Pójdę na górę. Wracaj do roboty i przestań zawracać dupę. Przestań zasłaniać do cholery! Przepraszam, Todd. To już się nie powtórzy. Panie. Zestresowany człowiek jesteś ty. No cóż.
Idźmy do góry. Słyszę, że marihuana dobrze weszło. Okej, możemy wyłączyć telewizję. Wiadomości sportowe. Na początek koszykówka. Podczas gdy zespół Gears przygotowuje się do meczu z Denver, który odbędzie się dziś na arenie CyberLife Detroit, w dalszym ciągu prowadzone są negocjacje ligowe w sprawie włączenia do gry po jednym androidzie na drużynę. Rozgorzała debata na temat tego, czy zwiększyłoby to emocje podczas meczów, czy też byłby to pierwszy krok na drodze ku W październiku z naszego... Prezydent Warren wygłosił... Okej. Pościelimy łóżko. Wszystko? Okej. Sprzątnij. Też sprzątnijmy. Pojazd bezzałogowy. No. Jakieś prototypy małe mamy już w naszym świecie. Więc takie obce jest. Takie obce to nam nie jest. O, mamy pistolet. Okej. Jeszcze mam coś do sprzątania? O! Cipciorki. No, coś dzwoni. A, chwila. Nie zaraz. Okej, musimy jeszcze przewietrzyć pokój i to sprzątnąć. Przewietrzmy. Uważaj. To ja. Sprzątamy. No i nice. Chcę trochę posprzątać twój pokój. To mi zajmie 2 minutki. Co ty na to, Alice? Okej. To też pościelimy.
cyk. Alicja w Krainie Czarów. No tak. Co my tu jeszcze mamy? Możemy jeszcze... A, musimy jeszcze przewietrzyć pokój. Okej. Kolejne jakieś odblokowane. O, uklęknąć możemy. Na pewno się lubiłyśmy, zanim mnie zresetowali. Możemy się znowu zaprzyjaźnić. Twój tata mówił, że to ty mnie nazwałaś. Kara. Fajne imię. Jakie wybrałaś? Opowiedz mi coś o sobie. Co lubisz robić, gdzie lubisz chodzić, co ci smakuje. To by mi bardzo pomogło. Okej. Chyba wolisz pobyć sama. Dam ci już spokój. O. Odblokowano nową ścieżkę. Dostaliśmy kluczyk? Kluczyk. O, możemy otworzyć się, okej. No otwieramy, opening robimy. Skrzynki. Otwórz. Co my tu mamy? O kurde. O, tu mamy... Są rodzina. Oh shit. To już wiemy, dlaczego ją zresetowali. Chyba to nie była taka faktycznie prawda, jak powiedział nam Todd w właśnie tym serwisie. Okej, zejdźmy teraz na dół. Co teraz będziemy musieli zrobić? Więc da się raport. Co ty robisz? Ja się bawię. Bawisz się? Wiem, co sobie myślisz. Że twój tatuś to kanalia, tak? Nieudacznik. Nie ma roboty, dupa, a nie ojciec. Może myślisz, że się w ogóle nie starałem? Ale za co bym się nie wziął, ktoś zawsze przylezie i mi to spierdoli! Wiem, co o mnie myślisz. Gardzisz mną. Gardzisz mną, prawda? Namów! Gardzisz mną! Boże, co ja wyprawiam? Przepraszam, skarbie, przepraszam. Przepraszam. Wiesz, że cię kocham, prawda? Wiesz, że cię kocham. Okej. Więc to by było na tyle z tego właśnie. Co my tu mamy? To wszystko z tego epizodu. Te mamy wszystkie rzeczy. No nie było żadnych innych zakończeń. Więc myślę, że w tym momencie zakończymy już odcinek.
Jeżeli spodobał Wam się, oczywiście zostawcie łapkę. No i suba. Jeżeli chcecie więcej, to napiszcie w komentarzu. Oczywiście też to wezmę pod uwagę, ale i tak nagram więcej odcinków z tej gry. Więc myślę, że Wam się spodobało. I do kolejnego odcinka. Siemanko, no i na razie.